Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis, mam przyjemność znowu gościć w siedzibie Polonia Chrystiana w studiu nagrań, tak gościnnie tutaj nagrywam filmik dla Tuba Cordis, ponieważ aktualnie bawię w stołecznym królewskim mieście Krakowie, gdzie zamierzam spędzić po katolicku święta Bożego Narodzenia. No, i wdzięczny tutaj za to, że mogę nagrać kolejny odcinek. Zatem przystępuję do rzeczy. Otóż pod ostatnim moim filmikiem na Tuba Cordis, pewna pani napisała w komentarzu. No, właściwie to nie był komentarz do filmu, ale po prostu, ale porusza pewien ważny problem. Pisze tak: Drogi księże. Całe życie wydawało mi się, że wiem, co to jest przebaczenie drugiemu człowiekowi. Teraz doszłam do wniosku, że nie wiem nic. Próbuję przebaczyć, rozmawiam, jakby nic się nie stało, ale poczucie żalu i wyrządzonej krzywdy pozostaje. Proszę o wyjaśnienie, jak powinno wyglądać przebaczenie. Otóż, szanowna i droga pani, rzeczywiście yy, pani nie wiedziała tak do końca, co to znaczy przebaczyć drugiemu człowiekowi. Otóż nie, nie wymagajmy od siebie wzbudzania jakichś pozytywnych emocji, bo to się i tak nie uda. Tu nie o emocje idzie. Często ludzie się spowiadają też, miałem takie spowiedzi już wiele razy, tak? Ktoś mi się spowiada, zwierza się może z jakiegoś problemu, który go trafi, nie potrafię z serca przebaczyć. Ależ potrafisz, mówię zawsze. Potrafisz i to nie jest nic trudnego, to jest po prostu Twoja swobodna decyzja. Bo co znaczy z serca przebaczyć? Powtarzam, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, że serce w rozumieniu biblijnym ma inne znaczenie niż we współczesnej Polszczyźnie czy wielu innych również językach. Otóż dla nas serce jest odpowiedzialne za emocje, tak? afekty, które w nas zbierają, to jest serce, prawda? Serce mocniej zabiło tak? na widok czegoś na przykład. To w języku biblijnym, to co po naszemu serce, to są nerki. Na przykład Matatjaszowi, tam to jest w Księdze Machabejskiej, prawda, Matatjaszowi nerki zadrżały, jak zobaczył Izraelitę, który składał jakąś tam pogańską ofiarę na pogańskim ołtarzu, prawda, bożką coś składał, nerki mu zadrżały, to znaczy zapałał takim świętym gniewem. Tak? Wezbrały w nim emocje. Tak? Podbiegł z mieczem, zabił tego składającego ofiarę, tego urzędnika, który, który do tego namawiał, czy wręcz zmuszał, rozwalił ten pogański ołtarz. No bo zagrały w nim emocje. To są nerki w języku biblijnym. Bynajmniej nie serce. A co znaczy serce w takim razie? Serce to jest nasze wnętrze, to co. Ale wnętrze w rozumieniu takim mentalnym, to co myślimy sobie wewnątrz w sobie. Możemy co innego okazywać, co innego mówić, ale wiążące jest to, co w środku w nas tkwi i z serca przebaczyć komuś. To znaczy wewnątrz w sobie, nie na pokaz, nie deklaratywnie. Że coś powiedzmy powiem, że, że przebaczam. Tylko muszę sobie powiedzieć wobec Pana Boga w duchu. Przebaczam temu komuś. Ale to nie znaczy, że nie, pozosta że nie pozostaje pa w pamięci doznana krzywda, czy nie pozostaje uraz. Na to wręcz nie mam wpływu. Jeżeli jest uraz, jeżeli ktoś Tobie tak dokuczył, tak zaszkodził, prawda? Takiej krzywdy doznałeś, że na, na sam widok kogoś podobnego do tego sprawcy twojej krzywdy, twojej biedy, niedoli, aż wstrząsa, prawda, dreszcz po plecach, na, na, po prostu na podobny profil na przykład, na podobny wygląd, czy, czy jakieś gesty, zachowanie, no to to jest silniejsze od ciebie. To są emocje, nad którymi jeżeli będziesz chciał, czy chciała y, tak na siłę zapanować, tak stłumić te złe emocje w sobie, to one wybuchną pod ciśnieniem jeszcze większej ilości atmosfer, bo to się nie da po prostu. Jak tłumisz emocje, te emocje jeszcze bardziej zbierają, więc to nie ma sensu. Trzeba powiedzieć sobie w duchu: Owszem, tego kogoś, tak po ludzku rzecz biorąc, nie cierpię, no bo mam uraz po prostu. Jak widzę, jak słyszę tego kogoś, to aż mną wstrząsa, ale przecież aktem wolnej woli, bo mam wolność. Ty mi, panie Boże, dałeś wolność, i mogę wybierać i spokojnie wybieram. Wybieram. Przebaczenie. Wybieram to, że przebaczam temu komuś. Nie zamierzam się mścić. Nie chcę zła dla tego kogoś. Przeciwnie, chcę, żeby ten ktoś się zbawił, i jestem gotów w razie czego, w miarę mojej możliwości, w tym jemu pomóc. Owszem, mam uraz, ale przebaczam wolnym aktem woli. To jest po prostu moja decyzja wewnętrzna wobec Pana Boga. I nie ma sensu jakieś rozdrapywanie, jątrzenie ran, a co mną tam gdzieś w środku powoduje, a co podskórnie, a jakie emocje, jakie przypływy, odpływy, a przecież ja tego kogoś nie cierpię. To może ja nienawidzę. Nie, nie, nienawidzisz, po prostu zwyczajnie po ludzku nie cierpisz. Wstrząsa tobą na myśl o tym kimś. Ale to jest. To są tylko emocje. I to, jeżeli nie będziesz tego sztucznie tłumić, jakoś, starać się zdusić tego w sobie, tylko nazwiesz to po imieniu, ale wybierzesz dobro, nie zamierzasz się ścić, nie, nie pragniesz żadnego zła dla tego człowieka, tylko w serca, czyli we wnętrzu swoim, swobodnie, w poczuciu pełnej wolności, niezależnie od tego, co tobą gdzieś tam miota podskórnie, decydujesz się i wybierasz. Przebaczam tobie. Wówczas przebaczasz. I nie ma sensu, jeszcze raz powtarzam, rozdrapywanie, jakieś jątrzenie ran, a bo ten ktoś mi to i tamto i teraz ja y, nie mogę się zdobyć, mogę tylko udawać, rozmawiam, jakby nic się nie stało, ale przecież to nie jest ta sama rozmowa, która kiedyś była. No nie jest, bo nie może być. Tak? Powiem więcej. Zdarza się tak, że gorsze emocje człowiekiem miotają. Wiem o tym doskonale. Jeżeli jest w Tobie tylko żal do kogoś, żal za to, że Ciebie skrzywdził, tak? Poczucie wyrządzonej krzywdy pozostaje, no musi pozostawać, no bo jeżeli Cię skrzywdził, no to masz poczucie doznanej krzywdy. Ale jeżeli temu towarzyszy tylko żal, to jeszcze nie jest, to jeszcze nie są najgorsze emocje. Dużo gorzej wiem o tym doskonale, jeżeli nawet żalu nie ma, tylko wzbiera w człowieku uczucie pogardy, politowanie i pogarda, ale to jest pogarda wobec czynu, wobec postawy, na przykład Wobec zawiści, zazdrości, zapiekłej, donosicielstwa, knucia takiego całymi latami, jakby, się, jakby tu zaszkodzić, jakby się pozbyć i tak dalej. No, i jeżeli, jeżeli to jest taka, taka małość ludzka, dochodzi do głosu, no to trudno, żeby taką postawą nie gardzić, ale to jest uczucie pogardy żywione wobec postawy, oczywiście to się kojarzy z konkretnymi ludźmi. Ale przecież nie, ma, nie mam woli w sobie żywienia pogardy dla jakiegokolwiek człowieka. Nie. Każdego człowieka szanuję, każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, każdemu człowiekowi daję szansę, nie odmawiam jej. Także świadomie nie gardzę nikim, ale uczucie pogardy wobec czynów, wobec postawy we mnie wzbiera, na to nic nie poradzę. Tylko mówię sobie wewnątrz w sobie, czyli w sercu, Panie Boże. Miotają mną różne złe uczucia. Ja, ja, dla mnie ten ktoś przestał po prostu jak gdyby istnieć w sensie takim emocjonalnym. Tak? Nawet żalu nie żywię, ale mam poczucie doznanej krzywdy, i po prostu no, zbiera we mnie jakieś politowanie, dlatego. Dla tej postawy, dla tego czynu, dla tej wyrządzonej mi krzywdy i poczucie jakiejś takiej, ale to jest uczucie tylko pogardy, ale ja przecież nie gardzę żadnym człowiekiem, nie. Ja pragnę jego zbawienia i z serca jemu czy im wszystkim przebaczam. I o to chodzi właśnie w przebaczeniu. O akt wolnej woli wewnętrzny, a nie o uczucia, nie emocje. Tym się w ogóle nie należy przejmować. Tak samo to, to jest też i w spowiedzi, przy okazji jeszcze dopowiem, też a może, a, a teraz, czy ja to robiłem po to, żeby budować innych, czy ja to robiłem na pokaz, a może, a może mną powodowało to, a może coś innego. Absolutnie nie ma sensu przeprowadzanie takiej wiwisekcji na własnej duszy. Nie, to jest bez sensu. Nie przejmuj się tym i nie zajmuj się tym, co tobą mogło podświadomie gdzieś tam miotać, w cudzysłowie powodować i tak dalej. Nie, to nie jest istotne. Istotne jest to, co zdecydowałeś. Jeżeli w sercu, czyli wewnątrz w sobie, tak myślnie, decyzją woli, jako wolny człowiek, wybrałeś to, żeby budować, no to nie robiłeś tego na pokaz, tylko dla zbudowania. Jeżeli powiedziałeś sobie i, i pragniesz tego i szczerze wybierasz to, że robisz coś dla miłości, no to nie powoduje tobą jakaś interesowność, lubieżność, inne brudy. Nie, to jest rzeczywiście miłość. I to w tym sensie wewnętrznego aktu woli czysta miłość, bo ty tak się decydujesz, to wybierasz. Zatem kochani, nie przejmujmy się jeszcze raz powtarzam emocjami nawet najgorszymi, które w nas wzbierają. Te emocje to jest bardziej krzyż niż wina. To jest uciążliwość pewna, to jest krzyż, który musimy nosić na co dzień, się z nim zmierzyć. Natomiast liczy się i osądzani będziemy według tego, co zupełnie swobodnie, nie przymuszeni z żadnej strony wewnątrz w sobie. Czyli w sercu wobec Pana Boga wybieramy. I tego się trzymajmy.